Jest noc. O, blisko północy, zaraz. O, świeżo po północy. A ja jestem na ulicy Limanowskiego przy cmentarzu. I świeżo wyszedłem z filmu Autopsja Jane Doe. Pierwotnie miałem nakręcić tą recenzję na cmentarzu, ale jednak po horrorach odczuwam pewien niepokój i kręcę tutaj. Zwłaszcza, że furtka była zamknięta. Obie furtki. Co z tego, że murek jest niewysoki? Jak może wiecie z trailerów, film opowiada o ojcu i synu, którzy prowadzą kostnicę, krematorium i przy okazji są anatomopatologami, czyli robią sekcję zwłok. Film jest horrorem, ale do chwili, gdy zacznie się część horrorowata, można już mieć nieźle pełne pory ze strachu, ponieważ prowadzenie kamery, hałasy, odgłosy i w ogóle nastrój jest naprawdę nieźle zrobiony. Jeśli ktoś oglądał taki film Psia krew, nie pamiętam tytułu, ale to było o kolesiu, który miał mieć operację serca i wprawdzie dostał lek zwiotczający mięśnie, ale niestety coś się stało i nie dostał z jakiejś tam przyczyny środka znieczulającego, właściwie usypiacza. No i efekt był taki, że on wszystko czuł. Efekty specjalne tam, może nie było ich za dużo, ale nastrój był niezły. No i nastrój tutaj też jest robiony, z tym, że bardziej przez efekty specjalne. Sekcja jest pokazana dość nieźle i no anatomicznie też nieźle. Nie dziwię się, że film jest o godzinie 22:15, bo wcześniej mogłyby jakieś dzieci chcieć wejść. Nie, stanowczo film nie dla dzieci. Ja rozumiem, że dzieci są przyzwyczajone do tego, że na filmach strzelają się, zabijają, tną na kawałki, ale tu jest po prostu to, co robi wrażenie, to jest po prostu ta zimna, patomorfologiczna sekcja zwłok, zrobiona naprawdę z niezłą dbałością o szczegóły. Co by powiedzieć o drugiej części horrorowatej? No jest ona zdecydowanie słabsza, chociaż przyprawiła mnie o parę dreszczyków i sprawiła, że jednak nie przesadziłem murku cmentarnego, żeby nakręcić recenzję na cmentarzu. Tak, wiecie, żeby mnie ktoś nie złapał, nie posądził o coś tego typu sprawy, nie? Nie żebym się bał. Ale w każdym razie część druga, jak powiedziałem, wypadła słabiej. Pewne rzeczy są przewidywalne i to do tego stopnia, że sobie w myślach mówiłem, o zaraz nastąpi to czy tamto, bo znamy te sytuacje z innych horrorów. Najbardziej jest podobny do pewnego innego horroru z założeniami i tak dalej. Nie powiem jakiego, żeby nie zepsuć zabawy. W każdym razie fajnie było obejrzeć i fajnie było parę razy podskoczyć. No i sama sekcja była dość widowiskowa, więc myślę, że warto obejrzeć ten film. Zakończenie, no niestety, dość klasyczne jak na horror, ale w sumie nie ma się czego innego spodziewać, skoro kończy się jak kończy. No nie, wiem, mówię zagadkami, mówię ogólnikami, ale tak to jest z horrorami, że zdradzenie szczegółów może popsuć chęć oglądania. Może ujawnić fabułę, a tu właśnie w horrorach chodzi o to, żeby czuć zaskoczenie, więc chyba polecam ten film, idźcie, poczujcie się zaskoczeni, a zwłaszcza część pierwszą obejrzyjcie z sadystyczną, masochistyczną przyjemnością, bo inaczej tego nazwać nie można, gdy tego typu adrenalina przepala żyły. Thank you.